dotyczący nieprawidłowości skandalicznych, do których doszło w naszym Urzędzie Gminy w Żukowie, a których efektem było podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Żukowie niezgodnej z wolą mieszkańców i z ich pomysłem. Tak? Sprawa jest bardzo poważna, bo chodzi tutaj o domniemanie popełnienia przestępstwa, które tak naprawdę zagrożone jest karą z kodeksu karnego, przewidzianą przez kodeks karny, ale przede wszystkim podważa zaufanie do Urzędu Gminy Żukowa jako instytucji publicznej. To jest bardzo istotne. Bardzo ważne, żeby jest tutaj trochę tych faktów naświetlić. Fakty są takie, że pani 22 października na 14 sesji Rady Miejskiej podjęliśmy uchwałę jako radni Rady Miejskiej w Żukowie odnośnie nadania nazwy ulicy w Mińczu, ulicy Parandowskiego. W trakcie tej sesji okazało się, że pani Izabela Małecha, czyli sołtys Mińcza, powzięła informację, że to jest niezgodne z pierwotną wersją wniosku, który ona opiniowała pozytywnie. No, ona nie opiniowała ulicy Parandowskiego, tylko ulicę Robiniową, którą zgłosili mieszkańcy. No i na prędce podjęła decyzję, żeby wyjaśnić tę sprawę. Zadzwoniła zarówno do urzędniczki, która tą sprawę prowadziła, jak i do pani mieszkanki, która ten wniosek składała. Okazało się, że bez wiedzy pani sołtys dokumentu zostały podpisane trzy nazwy ulic dodatkowo. I w naszym mniemaniu nie ma tutaj wątpliwości, że doszło do złamania prawa, przynajmniej tak domniemujemy, tak? W tej sprawie jako klub radnych nasza gmina Żukowo podjęliśmy działania, które wyrażą się w tym, co dzisiaj złożymy w Urzędzie Gminy w Żukowie. I tutaj proszę panią Mariolę Smudzińską o to, aby przedstawiła te dokumenty. Witam państwa. Dzisiaj w związku z pozyskaniem pewnych informacji, które budzą nasze wątpliwości, zastrzeżenia, obawy, złożymy do przewodniczącego Rady Miejskiej dwa wnioski. Jeden wniosek o unieważnienie uchwały podjętej na ostatniej sesji, o której wspomniał kolega Krystian Zachewicz, dlatego że uchwała naszym zdaniem została podjęta w błędzie. Rada Miejska nie miała wiedzy co do faktów, które zostały nam przedstawione już po przegłosowaniu tej uchwały. W związku z czym uważamy ten wniosek za jak najbardziej zasadny. Drugim pismem do pana przewodniczącego jest prośba o podjęcie działań wyjaśniających, dlatego że nie możemy zostawić tej sprawy w taki sposób, gdy my jako funkcjonariusze publiczni, którym jako radni jesteśmy, podejmiemy wiedzę o sytuacji, która jest budzącą wątpliwości prawne, musimy podjąć kroki wyjaśniające. Bardzo liczymy na to, że ta sprawa zostanie wyjaśniona, a w przyszłości nie będzie powtarzana, ponieważ nawet jeżeli popełni się błąd, można to naprawić, można wyeliminować. A my staramy się tak działać, aby dobro mieszkańców było dla nas przede wszystkim najistotniejszym elementem. Tutaj dodać jeszcze do tego wszystkiego, że nie idziemy bezpośrednio ani do prokuratury, tylko chcemy po prostu, żeby tu na miejscu osoby odpowiedzialne właśnie podjęły takie kroki, które właśnie do końca wyjaśnią tę sytuację. Nie chcemy po prostu zaistnieć jakoś jako radni, żeby się jakoś wyróżniać, czy też chcemy po prostu, żeby było prawo przestrzegane. Mogę powiedzieć jeszcze, że jestem 7 kadencji już radnym, jeszcze tej takiej sytuacji jeszcze w ciągu tych kadencji, kiedy pełnię tą funkcję radnego, jeszcze nie spotkałem się z taką sytuacją i mam nadzieję, że już się nigdy nie spotkam, ale tutaj ta sytuacja jest, na pewno wymaga wyjaśnienia. No, w związku z tym działamy właśnie w tym kierunku bardzo, bardzo merytorycznie i nie na jakimś zasadzie jakiegoś konfliktu, bo też już takie chodzą pogłoski, że chcemy tutaj wzburzyć, chcemy mieszać, chcemy konfliktować społeczeństwo. Nie, chcemy właśnie wyjaśnienia, które powinno wyjść tutaj, stąd, z tego miejsca, gdzie to zostało moim zdaniem naruszone, naszym zdaniem, zdaniem klubu Nasza Gmina Żukowo, naruszone pewne zasady. To tyle. Też tak ucieszę na całą sytuację, bo wydał lakoniczne oświadczenie, w którym jako organ, który tak naprawdę nie ma prawa do tego, aby stanowić takie rzeczy, stwierdził, że nie doszło do żadnych uchybień w pracy urzędu, a jedynych winnych za całą sytuację wskazał panią Izabelę Małychę, panią sołtys Grincza, która opowiada rzekomo niestworzone historie, i moją osobę, która opisała całą sytuację na portalu społecznościowym. Uważam, że tego rodzaju działanie jest kuriozalne i co jest bardzo istotne, co chcemy podkreślić, to że mamy nadzieję i wierzymy w to, że pan burmistrz się zreflektuje i jednak pomyśli o tym, aby wyjaśnić tę sprawę, bo nie ma żadnych wątpliwości.
że ta sprawa musi zostać wyjaśniona, bo chodzi tutaj o zaufanie do instytucji publicznej, jaką jest Urząd Gminy Żukowa. Dziękuję.